A, witam, witam, dzień dobry, cześć, Zero Sievert, kolejny odcinek, tak, maraton się skończył, ale i tak będę wieczorkami wrzucał jakieś odcinki dla was, bo pewnie byście chcieli, to czemu nie? Zrobimy dzisiaj sobie zadanie to, czyli Survive the Forest 350 Expa, spróbujemy, czyli wejdziemy do lasu i porozwalamy dużo, dużo, dużo. Myślę, że przy tym też uderzymy na bossa i spróbujemy zdobyć z niego broń. I zobaczymy, czy się uda. W opisie oczywiście macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. Komentarzy była masa. Też duża jest przerwa, odkąd ostatnio nagrywałem, bo robiłem wielki zapas na ten długi weekend. Ale generalnie, z tego co czytałem, chcielibyście, żebym latał z tym Scarem, do którego nie mam amunicji i do którego nie mogę kupić amunicji w zwykłym sklepie. Tylko musiałbym biec do tych kupców na Industrial chyba, na tej jednej mapie. No w każdym razie nie planuję na razie tego robić, na razie. Bo nie bardzo mi to jest po drodze i na rękę, żeby się tym zajmować. Wolałbym od bossa wydropić inny karabin z większą, z inną amunicją, trochę większe obrażenia, ale jeszcze nie Scar. No, jeszcze nie Scar, bo Scar to już taki endgame jest. A ja bym chciał tego akacza większego. Nie 5.45, tylko 7.62 bodajże. No, więc idziemy. Idziemy do lasu, 350 expa, zabicie bossa, jak się uda. Wydropienie z niego takiego fajnego karabinka i wtedy będziemy cisnęli i może się uda. Może się uda, zobaczymy. Muszę też zarobić dużo pieniędzy na nowy kostium, jeżeli chcę zacząć latać na te nowe, lepsze mapy. Chociaż w sumie nie, bo ten jest dobry całkiem, no. Może nie muszę, ale noktowizor na pewno by się przydał. Na którym jest zresztą chyba już stać. Tak mi się zdaje, bo on nie był chyba taki bardzo drogi. Dobra, odpalimy wszystkie światła, idziemy wbić 350 expa. To znaczy, że króliki też będę zabijał, bo z nich też jest trochę expa. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. Przez weekend oczywiście graliśmy trochę z Kubą na tym drugim save'ie, którego mamy na laptopie. No i troszkę z grę zdążyłem poznać. Już wszystko ogarniam, nie martwcie się. Wszystko ogarniam. Jest gituwa. Jest gituwa. Można działać. Można działać. Dawaj mi tego. On się chyba Lazar nazywa. Ten boss. Jak dobrze pamiętam. W każdym razie jest mega, mega bardzo dobry. Mega bardzo dobry. Specjalnie wziąłem sobie tylko jedną broń zamiast dwóch, żeby mieć więcej miejsca na łup. Żeby sobie jakiś karabin wrzucić ewentualnie. Bo to dobre będzie. Żeby więcej ukraść. No i liczę na to, że po prostu z niego wydropię broń. O proszę. Leczenie level drugi, fajnie. Czyli medycyna. Książki są cacy w tej grze. Bardzo cacy. O, jest jakiś ziomek. To jest jego pewnie ochroniarz już. On ma trzech albo czterech ochroniarzy, albo czterech, pięciu. Dużo ma. Dużo ma ochroniarzy i on sam jest mega dobry. Trzeba bardzo, bardzo uważać, co tutaj się robi. Łatwo można zginąć, niestety. Bo z tej strony nikogo nie widzę, bliżej nie podchodzę, więc pójdę od dołu. Ja już podejść do tego bossa miałem kilka na tym drugim save'ie, więc mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Och, akurat mi się broń zacięła. No naprawdę, dopiero co przeładowałem. Zapomniałem, że ja mam tutaj taką zepsutą broń. To jest bardzo irytujące, ale spróbujemy coś zrobić. O kurde, jaki ona ma recoil też. Bardzo duży. Dobra, leży jeden. To był ochroniarz. Więc spoko. Może tak być, że jeszcze tu podejdą inni do jego ciała. No bo tu były strzały. Więc się jeszcze tu zakręcę, zobaczę. Ale nic nie widzę. Nic nie widzę, żadnych latarek, niczego, więc raczej tam nikogo nie ma. Ten sam ochroniarz już będzie miał fajną broń, ulepszoną i spoko amunicję. Ale najlepszą broń ma ten Lazar. Ten kozak, on jest dobry. Dobra, podejdziemy sobie powoli bliżej. O, jest. To oczywiście nie jest ten Lazar, ale to już jest jego ochrona. Kolejna porcja. No, wybić jeszcze. Okej. O, to jest Lazar. To jest Lazar i ta jego broń, którą... O kurde, a to są ci zieloni, oni to mnie nie strzelają. To też dużo pisaliście w komentarzach, żebym uważał. Oni może zaczną walczyć zaraz. No, to celi. To git, to dla mnie bardzo dobrze, bo będę miał easy loot. O, musiałeś do mnie strzelić! No dobra. Niepotrzebnie się wychylam. On ma bardzo dobrą broń, dlatego mi tak zdjął pół HP od razu, mimo tego, że mam pancerz. Bo ta jego brońka jest po prostu fajna. To jest wysoki kaliber. On też ma dobrą amunicję, jako że jest bossem. Ja pewnie takiej amunicji dobrej nie będę miał. Ale sam fakt, że będę miał jego karabin, to już jest coś. Dobrze.
Czy oni go pokonali? Czy on pokonał ich? Czy... O, leży chyba Lazar. Chyba leży, ale tam jakiś jego ochroniarz jeszcze jest. No, nawet dwóch. No. Udało się ich całkiem solidnie ostrzelać. Oni teraz będą pilnowali jego zwłok. O, ci żołnierze jeszcze tu żyją, co po niektórzy. Ale nie wszyscy, więc część mogę teoretycznie okraść. Zobaczymy. Najpierw się muszę tych gości pozbyć, a schowali się całkiem. Tu leży Lazar z tym jego dobrym karabinem. Bardzo bym go chciał. Bardzo bym go chciał mieć. Więc spróbujemy podejść od dołu i może tu będę miał strzał na nich, bo oni się tak gdzieś tutaj schowali. O. Panowie, halo. O, są. On też miał fajny karabin. Dużego akacza. Takiego bez modów chyba nawet, nie? Ta moja amunicja bardzo mało obrażeń im zadaje, jak widać. Ale krew leci, znaczy, że przebiłem pancerz. Więc jest git. Jest git. No tam siedzi na górze jeden na pewno. Dawać, ziomki. Bijemy się. Werbitka, no. Oj, oj, oj. Bardzo ostrożnie grają. Bardzo ostrożnie. Ale ja tak będę zaglądał, to w końcu ich dorwę. Bardzo ciemno się też zrobiło, więc mi będzie łatwiej ich namierzać. No. Dobra, dorwałem go. Dorwałem go. Git. Fajnie by było, jakbym jeszcze sobie coś zjadł. Dobrze. I został chyba tylko jeden na górze. Tak mi się wydaje. O, właśnie strzelał do czegoś. Ciekawe do czego, może do gula. O, zginął. Może ten żołnierz tam podszedł na blisko. Widzę, że leży tam. Dobra, rozejrzę się bardzo uważnie. Bardzo dużo ciał już widzę. Co najmniej 5, więc raczej wszyscy padli. Nie wiem, kto go zabił w sumie, ale lecę do tego Lazara. I to jest to! To jest to, czego ja bym tu bardzo chciał. Dawaj, i kluczyk powinien mieć. Tak, jest kluczyk, więc to Lazar na pewno. Amunicję ma kozacką. Ta jego broń jest naprawdę fajna. Zizivel? Nie, to nie jest ta. To jest 9.39. Dobra, mniejsza. Nie chodziło mi o tą, tylko chodziło mi o jedną z ochroniarza. Chodziło mi o ECM. Tak, ECM. ECM to jest bardzo dobry karabin. Bardzo fajnie się nim gra. On ma trochę wyższy kaliber, bo to jest 7.62.39. Ten jest spoko, tylko że on ma małą amunicję, te 9.39, więc damage'a ma tylko 20. Strzela całkiem szybko, ale tylko 20 damage'a. Ten strzela trochę wolniej, ma 25 damage'a, ale można to zmodyfikować i wtedy ma jeszcze więcej damage'a, więc jest spoczko. Jest spoko. Dobra, przeładujemy ile się da. Na pewno jest mocniejszy od tego mojego. Mój ma 17. Ale będzie jeszcze mocniejszy, jak mu zamontuję taką specjalną... specjalne rozszerzenia. Można końcówkę, wylot mu zrobić inny. I wtedy zadaje jeszcze więcej obrażeń. Dobra. To zabieram, to zabieram. To sobie wezmę. Nie, nie, bo już mam 4. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze gule się znalazły. Nie mam za wiele amunicji do tego większego. Muszę znajdę jeszcze u nich. Powinni mieć, bo oni mają te duże akacze. Tak jest. A, to 5.45. Okej, okay. To nie to. Może tu będzie. W każdym razie jest to moja ulubiona broń oficjalnie. Bardzo dobra jest, bardzo fajna, bardzo ją lubię. I pewnie będę z nią latał. Tylko sobie jeszcze ich przelutuję. Jeszcze tu jeden. Tych guli tu jest pełno. Oj, oj, oj. No dobra. No dobra. Bardzo dużo się ich zleciało. Okej, chyba się uda. O. Ta jaka jest zmodyfikowana, ojejku. Będzie dobry start do zrobienia kozackiej broni. No i co? Jak mam ten jego klucz, to odblokowuje mi się tu taki cały zamknięty pokój. I w nim jest mega dużo lutu. No, zobaczymy co się wylosuje, ale jest bardzo dużo tu skrzynek. Generalnie i leki, i części do broni, dużo fajnych rzeczy. Trzeba się tylko rozejrzeć, co jest warte, żebym nie przesadził, bo już mi brakuje trochę miejsca. To jest spoko, to jest spoko. O, 18.8, więc spoko. Dobra. Dobry loot. Dobry loot póki co. Tu sama amunicja w tej skrzynce. I to tier drugi. Więc spoko. Spoko pociski, co po niektóre.
Tylko, że już się przepchałem, więc wywalę ten dysk. Wywalę to. I po takie rzeczy tu przyszedłem i coś zjem. Coś zjem, to mi kilogram przybędzie jeszcze. No i trzeba będzie oczywiście jeszcze stąd wyjść, no nie? A takie wartościowe wyjścia to zawsze są trochę złośliwe. Tu jest safe, czyli dobre rzeczy do sprzedania plus hajs. I tu kolejny safe i hajs i dobre rzeczy do sprzedania. Czegoś się będę musiał pozbyć. Troszeczkę za dużo rzeczy wziąłem. Na pewno tu ten stok jest dobry z tyłu. To jest takie sobo, ale ma fajny magazynek i dla niego warto byłoby wynieść. Najwyżej będę szedł powoli. A to wszystko wskazuje. Trochę dużo amunicji różnej wyniosłem. Może bym się części pozbył. Na przykład tej. Cały kilogram mniej. Właśnie. Te rury wywalę. Dobrze. Nie ma źle, nie ma źle. Czy tu coś wartościowego jest? Są lepsze bandaże, które mnie zawsze męczycie, żebym je zabierał, więc zabiorę. I można powoli wychodzić. Powoli, bo jeszcze tutaj sprawdzimy rzeczy. Tam są cztery skrzynie biurowe, znaczy szafki. Tutaj jest automat z jedzeniem, więc zawsze można coś sobie wyszarpać. O, tylko tą jedną mogę wziąć. To słabo. Słabo, słabo. Burza się jakaś zbiera ogromna. Tu. Widelce to ja zawsze potrzebuję. Dobra, z shotguna wywalam. No jak na razie wygląda to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo fajne rzeczy się udało znaleźć, tylko trzeba jeszcze wyjść. To będzie jakieś tam wyzwanie na pewno. Zejdę sobie w dół po prostu do ulicy i pójdę drogą. Już tak będzie najpewniej. Amunicji mam dużo, tylko żebym nie trafił na jakiegoś głupiego huntera. O, pić mi się nagle zachciało. Na szczęście mam. I jestem niewyspany już. Niewyspany całkiem. Dobra, trzeba uważać głównie na zwierzęta i kule, bo one są w stanie mnie szybko dogonić i rozwalić. Ja nie mam noktowizora, więc no, mam ograniczoną wizję mocno. Lepiej byłoby do torów zejść. W miarę możliwości. I nie sprintować oczywiście, bo mogę na coś wbiec niechcący. Poza tym do uciekania się też przyda. Dobra. Dawaj, dawaj, go. I może to stanę nawet te 350 expa, bo bardzo dużo rzeczy powybijałem. Szczególnie tej ochrony dużo, ale też trochę zwierząt, guli. Więc może zrobię te zadanie. Jak nie zrobię, to i tak mam karabin, którego szukałem. Więc spoko. Tak czy siak jest git, byleby tylko wyjść. Dawaj żółtek, dasz radę. We go, we go. No. O, coś tam jest. Ale to na tyle daleko, że się chyba nie muszę martwić tym. O, i mamy ekstrakta, fajnie. Bardzo fajnie. Sekunda i go. Poszło, proszę bardzo. Ile expa? O, wcale nie tak dużo, 205. No, ale wartość 47 tysięcy wyniosłem, no, w sprzęcie. Te ich bronie są bardzo drogie, to dlatego, że one wszystkie mają ulepszenia. Wszystkie jak leci mają dobre ulepszenia, no. Dobra. ECM, więc ECM-a sobie weźmiemy, 762-39, tylko jednego takiego znalazłem. Poza tym są te EC-74, czyli te akacze gorsze. To jest dobra broń, ale ja osobiście jej nie preferuję, więc zostanę przy tym. Do niego tylko musimy sobie wziąć jakiś lepszy celownik i wylot. Wylot z niego. Z tej broni sobie ściągnę dużo rzeczy. Na pewno. Więc modyfikacje. To. Na pewno będziemy chcieli zdjąć sobie te szmegesy. Scope'a, bo to jest chyba najlepszy scope, jaki aktualnie mam. Tak mi się wydaje. To już mam, to już mam. To. Czy to jest dobre? 22-12. No nie jest złe. Okej. I chcemy zrobić tego mojego ECM-a, cyk. Przede wszystkim scope wymienić na inny. Handguard na ten, oczywiście. Dobra. A, i tu mogę rączkę sobie zarzucić. To sobie zarzucę. Na pewno. Magazynek. A, z tej innej broni muszę zdjąć. To zaraz sobie ściągniemy. I to jest dobre. 38-21. Patrzcie, jakie to jest mega giga dobre. Mega giga dobre. No, dużo lepsze od mojego. Czy ja już mam jedną latarkę? Nie mam. Założyłem sobie tam rączkę. Dobra, to tu walnimy latarkę. Laser nie jest bardzo potrzebny.
Skopa bym chciał zmienić i muzzle bym sobie wziął jeszcze inny. Muzzle jakiś był w jednej broni w tej. Taki, ale to jest słaby. A nie, damage 6 daje. Damage 6, więc może go wezmę? Może? I wydaje mi się, że mam tu lepszy celownik, ale celownik sobie kupię jeszcze lepszy. No co by nie było, i tak tu wszystko już będę ściągał, bo chcę to sprzedać. Więc sobie część rzeczy ściągniemy. 28-11, o, niezły. 28-11. I tak chyba mu jest lepszy, prawda? Stok. No, 38-21. Scope. Bo ten na pewno jest lepszy, bo będę miał te przycelowanie. No, accuracy też dużo większy. Że ergonomiksy mi spadną, bo jest bardzo taki duży. Po prostu. Co bym chciał? Jeszcze chciałbym ten magazynek wyrwać. Ten. Tak. Bo on jest spoko. On ma reload speeda większego. Przez to, że jest taki nowoczesny. Więc sobie go zdejmiemy, zarzucimy tam. O ile będzie pasował. Ale chyba powinien pasować, co? Tak, pasuje. No i cała broń jest ładnie złożona. Bardzo dobrze wygląda poza tym. Bardzo dobrze wygląda. No i teraz na tej broni mamy damage'a 25. 25. Więc jest spoko. Trzeba ją tylko naprawić. No. Co? Jeszcze to rozłożę, bo to pójdzie pod sprzedaż również. Więc scope'a zdejmiemy. I dobrze byłoby... Bardzo dobrze byłoby znaleźć jeszcze końcówkę do tamtej broni. Do Green Army, proszę bardzo, siema. Macie taką końcówkę? To jest chyba to. ECM, damage 6, recoil 11. No więc on będzie troszeczkę lepszy? Będzie miał recoila mniejszego? Tak? Bo to chyba im więcej, tym lepiej. Jak rozumiem, czy nie? Chociaż w sumie, czy jest sens go zmieniać? Nie wiem, bo recoil się niby poświetla na 11, znaczy, że większy jest, ale nie wiem, recoil większy teoretycznie mi się kojarzy, że będzie większy odrzut. Ale tu może, jeżeli ma większą wartość, to jest lepszy. Jaron wie. Zobaczę, postrzelam jeszcze z tamtego i zobaczymy. W każdym razie ta łapka jest git, którą mam, bo będzie mi mocno zmniejszała recoila. No i generalnie jest cacy. Cacy, że udało się tyle rzeczy znaleźć. Naprawdę cacy. Dobra, co my tutaj mamy? Możemy to wszystko oczywiście opchnąć. On ma tylko 3600, więc dużo nie zarobimy. Ale jak się wyśpię, to pewnie będzie miał nowe rzeczy. Tak, i korzystam już z teleportów. Troszkę mi już to weszło w krew. Co dalej? Będę potrzebował amunicję na pewno. A, i ten EC-74, jeszcze zdejmiemy z niego magazynek, bo on jest dobry. Ten magazynek. Tak, tylko sprzedamy osobno. I handguard też jest dobry. Tak. Okej. Nic mi się nie zmieści za bardzo nigdzie, bo ja mam bardzo mało miejsca. Może mi się uda zrobić moduł magazynowy. O, brakuje mi jednego klucza. Tu? Też tego jednego klucza mi brakuje. Muszę sobie znaleźć ten klucz i zrobić moduł magazynowy. Zdecydowanie. Dobra, i amunicję do tego musimy wziąć. 7,62,39 po prostu. Więc tak, to już odpada, to odpada, to odpada. O, nie ma gdzie nawet schować. Tak, odpada, ten zostaje. Ten też zostaje. No i co, wszystkie te inne amunicje dziwne, małe. A, ta czerwona to chyba była do tego, co? Nie, to jest 9,39. Dobra. I szukamy do niego amunicji. Tu mam trochę, tu mam trochę. Oczywiście ja mogę sobie dokupić, bo akurat amunicję do tego sprzedają bez żadnego problemu. Ale ja też pewnie mam bardzo dużo. No, oczywiście, że mam. Dobra, mam aż cztery typy różne. Trochę za dużo jak na mnie. Myślę, że dwa wystarczą. BP i PS. Tego subsonika sobie zostawimy. O, jeszcze tu mamy dodatkowe. No i cacy, mam bardzo dużo amunicji teraz. Bardzo dużo amunicji na pewno mi wystarczy. Schowamy sobie tą. Coś tu mam jeszcze do schowania takiego. Chyba nie, ten złomek ewentualnie. Reszta wszystko idzie na sprzedaż. Wolałbym inny celownik mieć. Chyba. Teraz sobie zobaczę. Bo. Wydaje mi się, to jest 5.12. 5.12. A wy mieliście chyba lepszy. Ten? 3.17. No właśnie. No. Ten jest bardzo spoko. 10 tysięcy. A wezmę, a co mi tam? I tak zarobiłem mega dużo na tym ranie, więc... Więc okej. Scope. Cyk. Tak.
będzie jeszcze większa celność. Ja i tak będę ze scope'a strzelał z tego w ten sposób i to jest mega dobre. Mam przybliżenie jak zwyczajnie, znaczy przybliżenie jest jak w snajperce praktycznie i można napierdzielać, tylko że z automatu, więc to naprawdę robi robotę. Dobra, idziemy spać. Minus 9 mam spanka, więc no całkiem sporo. Przeładuj się, super. I na spanie, do 7 rano. Może bym sobie noktowizor kupił. To jest jakiś pomysł i później sprzedał wszystko, tak czy siak. Tylko jaki wy macie noktowizor dla mnie? O, mają ten drugi poziom, fajny jest. Fajny jest, chodzi o to, że mogę sobie wymienić te rzeczy po prostu na noktowizor w pewnym sensie. I będę miał noktowizorek, on jest dużo lepszy niż latarka, wiadomo. Muszę dopłacić jeszcze 7 koła. W porządku. To nic, bo i tak będę miał jeszcze rzeczy do sprzedania, bardzo dużo. 7000, więc mamy 19 koła. I ściągamy to, zakładamy to. I jestem teraz dokokszony. Dokokszony jestem. Tą latarkę w sumie to sprzedamy. To będziemy. Co będziemy ją nosić, jak to nie ma co, jest mega słaba. Za to dostanę dużo pieniędzy oczywiście. Za to też, za to. Tego nie chcę sprzedawać. Okej. Okay. 27 tysięcy. I nowy noktowizor warty 20 tysięcy. Więc jest naprawdę kozaczek. Teraz muszę naprawić jeszcze tą broń. Dobrze by było. Więc musimy się wybrać do doktora i kupić zestaw naprawczy 76239. To chyba będzie ten czerwony, tak? Za 15 tysięcy. I teraz mamy 69% i powinienem mieć jeszcze w staszu te małe czerwone. Gdzieś. A jak nie mam, to trzeba będzie dokupić. Chyba nie mam. Chyba sprzedałem naprawki. A to nic do czego. To jest do 51. Kurka, burka. Szkoda, oczywiście u doktora też to mogę sobie kupić. Bo ja mam jeszcze to do naprawiania. No tak, spróbujemy go naprawić do końca przy pomocy tego. Nie uda się. Za mało mam części. Mógłbym coś rozkręcić. To mogę rozkręcić w sumie. W sumie mogę to rozkręcić, bo mi tamten karabin do niczego już niepotrzebny. On jest w bardzo dobrym stanie i w ogóle fajnie, ale... Po co mi on? Skrapujemy go, jest. Jest. I dzięki temu sobie naprawię to. Pyk. Załatwione. No i kozak. 100%. 100%. Naprawdę bardzo dobrze. To mi się przyda. Tutaj. Weźmiemy sobie może tak. Zmienimy. Pyk, pyk, pyk. Jedzenie, wodę potrzebuję. Nie mam tu chyba nic takiego, żeby zabrać ze sobą, więc trzeba iść na wyprawę. Jeszcze się napiję u niego. No więc teraz to jestem goście dokokszony po prostu. Dokokszony jestem z tą bronią. Dobry pancerz mam. Jest w pożądalu. Jest naprawdę bardzo w pożądalu. Można farmić sobie hajs. Możemy zrobić te zadanie 350 expa teraz. Spróbować jeszcze raz na foreście. No. Może się uda. Zobaczycie jaka to jest fajna brońka. Naprawdę fajna. Ja jeszcze sprawdzę sobie skille, bo pisaliście mi, że mogę sobie wybierać specjalizację i trochę sprawdzałem ten temat. Rzeczywiście ja do strzelania to już chyba powinien móc wziąć specjalizację, prawda? No zobaczymy. Tak, mam shooting. I weźmiemy sobie specjalizację sniper, bo to dużo zwiększa ergonomics i damage w momencie, kiedy celujemy. I dlatego ten celownik takim jest potrzebny. Mamy już fast hands, czyli przeładowywanie szybsze. No i tutaj mamy mniejszego recoila i szybsze przeładowywanie również. Ale moim zdaniem snajper najlepszy. Więc idziemy sobie w snajpera. Zaczniemy się w nim szkolić. W charyzmie też mogę sobie coś wybrać. Większe wynagrodzenia z questów. Więcej rzeczy do sprzedaży. I traderzy mają więcej hajsu. I to, że traderzy mają więcej hajsu, moim zdaniem jest najlepsze. Bo bardzo dużo rzeczy się znosi z przygód i później się nie ma komu sprzedać, bo nie mają pieniędzy. Więc wezmę sobie to i będzie git. Dobra, wyjście mam tutaj, więc mogę sobie po drodze pójść ładnie, rozwalić wioskę, może się uda i później jeszcze rozwalić tartak, może się uda i powinienem te 350 expa mieć. Amunicji mam sporo, ale też wyfarmię na pewno z tych strażników trochę na 100%, więc tu nie ma problemu. Muszę tylko pamiętać, żeby korzystać rzeczywiście z tego snajpera, bo to trzeba... w ten sposób celować. I wtedy się ma dużo więcej obrażeń. Zaraz wam pokażę ile, bo
Ja też tak przeczytałem, że dużo, ale nie pokazałem ile. To się pokazuje dopiero po tym, jak się już wybierze umiejętność. Więc, snajper, proszę bardzo. 100% ergonomics, fajnie. I 50% więcej damage'a, plus 8% na każdy level. 50% więcej damage'a, czaicie? O połowę zwiększa ilość obrażeń, tylko dlatego, że macie celownik odpalony. A później 8% jeszcze za każdy level. Więc wbijecie sobie tak z 6 leveli i nagle macie 100% więcej damage'a na celowaniu, czyli jesteście prawdziwym snajperem. A jak połączycie to z karabinem automatycznym, no to jest wow. Naprawdę, rozpierdziel. Zresztą zaraz będziecie tego świadkami, bo zacznę do nich walić ze scope'a. Tylko sobie wyczyszczę ewentualne gule, bo one tu zawsze przeszkadzają. Teraz gula na dwa strzały rozwalam, bo damage'a jest więcej. I celowanko w tamtych ziomków. O, już jeden tu jest. 3 strzały i po gościu. Pamiętacie, ile się musiałem męczyć przed chwilą z nimi? Teraz się już tak bardzo nie będę męczył. O, to jakiś zwykły bandyta. Nie zauważył mnie jakimś cudem. Padł na 2 strzały. No bo to nie jest strażnik Lazara, to jest pewnie zwykły bandyta. Albo jakiś łowca. Bandyta. Zobaczymy, co miał. Pewnie jakąś kiepską broń. Oczywiście, że tak. Czasami mają jakąś wartościową rzecz. Pamiętajcie o tym kluczu. Muszę go sobie wydropić. Może to będzie w garażu. O, z kimś się strzelają. To dla mnie zawsze dobra wiadomość, bo jest szansa, że padną. Okej. Okay. Leczonko to na pewno się przyda. Fajnie. To i to też. Niestety nie ma tego klucza. Trzeba patrzeć, bo oni się będą przemieszczać, jak już zacząłem z nimi walczyć. Czasami... O, widać, że walczyli z tymi zielonymi. Dobra, ale teoretycznie ten zielony mnie nie powinien zaatakować, więc luz. 2 ciałka tam są. Ciekawe, czy to byli ochroniarze Lazara. Możliwe. Ja będę miał dużo mniej roboty. No co tam, ziomek? No i zginął. Dostał co najmniej 2 strzały bez scope'a i później tym ze scope'em to już go dobiłem. Lazar raczej będzie na górze. Tu jeszcze... O, ale mi przywalił. Boniu! To jest chyba ten, co ma ECM-a, tak samo jak ja. Więc naprawdę dużo obrażeń mi zadał. Muszę się podleczyć. Mało brakowało, byłbym zginął. Mój pancerz pewnie jest w opłakanym stanie. Oczywiście, że tak. 32%. 32% to dlatego, że oberwałem bardzo mocno. Pewnie siedzi w tym samym miejscu. Powinienem jego stopy widzieć. O, dostał. Dostał i zginął na 100%. Okej. Pytanie, ile ich tam jeszcze jest. Trzeba się dobrze porozglądać. 3 leży i nie widzę tam Lazara. Lazar ma takie... troszeczkę inny heł. O, tu są ci zieloni. Okej, to oni też tam weszli? Oni już tu weszli. Co? Gdzie jest Lazar? Czy oni zabili Lazara? Poważnie. Czy wy zabiliście Lazara, chłopacy? Byłoby coś. No i patrzcie. Kolejna fajna brońka. Strażnicy Lazara 2. Kolejna fajna amunicja. O, ten celownik jest fajny. Chciałbym go. Im to nie przeszkadza, że ja przylotuję. To też jest strażnik Lazara. Nie ma tu Lazara. O, ten. Dobra końcówka do lufy. Zawsze zapominam, jak się to mówi. Na to. O, siema! Mogę z nimi pogadać i nic do mnie nie mają. Z żadnych zadań w sensie. O, tam jest jeszcze jeden strażnik. Halo, ziomki, uważajcie. Uważajcie. Uważajcie, ziomki! Zaraz wyjdzie na nich i wpierdziel dostanie pewnie. No. Tak, czytam wasze porady. Dzięki temu przeżyłem, bo widziałem, żeby do nich nie strzelać. Normalnie bym ich zabił. Znacie mnie. Gdzie jest ten Lazar? O, zabiłem go, dobra. Lazar czasami jest w tym przesmyku dopiero. W ogóle go nie widzę. Może oni zabili już Lazara gdzieś. Tu leży jakiś trup. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest jakiś hunter, czyli jeszcze jakiś łowca. W ogóle ani nie od Lazara, ani nie od nich. Też sobie tu przyszedł i sobie strzelał. Tu jest jeszcze 2 gości. Może gdzieś tu będzie Lazar? Nie, to jest bandyta. To jest bandyta. Where Lazar? On gdzieś tam jest i pewnie wyjdzie w takim... O, właśnie, najgorszy momencie, w plecy mi strzelając. Idźcie, ziomki, bijcie się z nim. Słyszałem, że to on, bo poznaje dźwięk karabinu. Powodzenia. O, oni w ogóle nie trafiają. Dobra, ja pójdę od dołu i pomogę. Tak, Lazar jest mega ciężki i on bardzo szybko strzela. Dobra, mocno oberwał. Widziałem to. Prawdopodobnie tego nie przeżył. No, nie przeżył.
Dobra, git. Dzięki, ziomki, że odwróciliście jego uwagę. Bardzo miło z waszej strony. Podleczę się. Zabieram Lazarowi sprzęt i już mnie nie ma. No. To muszę jeszcze te 350 expa jakoś wbić. Tak, do jego domku pójdę pewnie tylko po amunicję. Lazar! Jest Lazar! Kozak! To jest mega dobra farma w ogóle tutaj. Jak już się zdobędzie broń, to już idzie z górki. Pierwszy raid był najgorszy, wiadomo. Dobra, zabieram ci to znowu. Dzięki, ziomuś. O, jeszcze ich pozabijał. Soldier. Macie może jakąś amunicję dobrą, co? Widzę, że słabo. Widzę, że słabo. No. Ale dobry bandaż mają. I lek dobry również. No. A tu co masz? Dobra, ziomki. Fajnie, fajnie się współpracowało, naprawdę. Naprawdę kozak współpraca. Super sprawa. Ojejku, jakie to dobre. Znowu ten ECM. No ale nie mogę go zabrać. Już jestem przepchany oczywiście. Ktoś tam lezie. Nie wiem kto. Ale słyszę kroki dość wyraźnie. Mógł to być oczywiście ghoul. Dobra, wejdziemy do środka. Przeszukamy te skrzynie. Czasami coś wartościowego jest. Tych broni trochę za dużo chyba już zabrałem. No... TC-74 najwyżej się zostawi. Po to, żeby wziąć inne rzeczy. Tu mamy Rat Shield. Okej, warty dużo. Warty całkiem sporo. No, tutaj jak się zrobi nalot, to autentycznie brakuje miejsca. No, to można fajnie sprzedać. To też niby. Ale mi się nie pomieści, no. Nie pomieści mi się, nie ma szans. O kurde, to jest dobre. Modern Stock do N10. To po prostu... Po prostu dużo jest warte w sklepie do sprzedania. Amunicję poproszę. Wezmę sobie taką, co mi się przyda. Na pewno. No i niewiele takie jest, co mi się przyda. No oczywiście, że niewiele. Dobra, weźmiemy tą. I tyle. Autentycznie, tylko tyle. To weźmiemy, bo jest dobre. To też jest dobre. To też jest dobre. Pod ewentualnie rzeczy później. Tylko znowu mi brakuje miejsca. Chyba tą zostawię. EC-74. Tego zostawię, bo on... Chociaż tego mazla ma fajnego. A gdzie ja mam mazla? Ja go założyłem w końcu, czy nie? Czy ja nie założyłem mazla i go sprzedałem? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że go nie założyłem i jeszcze go później sprzedałem. Prawdopodobnie tak było, więc zostawię tego i sobie zarzucę z tego. Możliwe, że tak jest, że sobie mazla nie założyłem. Bo nie widzę go tutaj na lufie. A powinien przecież być. Prawdopodobnie tak było, nie mam pewności. Co to jest? Perfumy. Pierwszy raz coś takiego widzę. To nieźle. O, to mi się przyda. Instant leczenie. To też mi się przyda, fajne. To? Pewnie, że tak. Dobra. Widelce? Macie tu jakieś widelce? Lazary? Ziomki Lazara, proszę widelca. O, jest ten klucz, co go potrzebuję. Fajnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Macie widelca? Nie. Oho, zrzut leci. Zrzut leci, to nieźle. To nieźle. Dobra, where ucieczka, tam. Zrzut jest na... O nie, zrzut jest na wyjściu od razu. Dobra, ja muszę iść. Ptak, expik. Za ptaka też jest exp. Ja muszę 350 expa wbić. Myślicie, że wbiłem? Ja myślę, że nie. Musiałbym jeszcze chyba jakieś gule pozabijać. Halo, gule. Gulingi. Tam był jeden, widziałem. O no. Może jeszcze spotkam jakieś zwierzątka po drodze. O, królik jeden i królik drugi. Że ten zbiał. No, serio go nie trafiłem? Jakim cudem? Królik. Dobra, olać go. Będzie dobrze. No, wbicie 350 expa to nie są tanie rzeczy. Naprawdę. Trzeba się troszkę w tym namęczyć i bardzo dużo amunicji zainwestować. Ale chciałbym mieć już te zadanie z głowy, bo bym inne odblokował. O, tu będą jeszcze ziomki, takie słabiaki, bo to są ci tacy słabi bandyci. No, bo o ile mnie nie zabiją oczywiście, ale na pewno jest łatwiej z nimi niż z Lazarami. Na pewno. Dobra, nikogo nie widzę niestety. Tam od lewej najlepiej się chyba wchodzi do nich.
Dwa strzały i po gościu. O, słabiaki. Gdzie masz kumpli? Halo, kumple! Baba! Wo, wo. Ale mi przypierdzieli. Oczywiście, jak zacząłem mówić, że są łatwi, to mnie prawie zabił, no nie? Tak to jest. Ale jak się chce mieć ekspa, to trzeba z nimi powalczyć. To pewnie dlatego, że mam uszkodzony pancerz. I zapłacę pewnie z 20 koła za naprawę, ale wyniosę teraz 20 koła, więc luz. Tylko tyle, że... Teraz jestem bardzo podatny na uszkodzenia, jak mam ten pancerz rozwalony. Dobra, where are you? Where are you, PO, please? Dobra, widziałem go. O Boże, ich wybiegło, ich... Wszyscy przyszli. Dobra, leży. Jeszcze dwóch. Dobra, muszę celować więcej z mojego przybliżenia. Będę zadał więcej obrażeń. Zapominam o tym zawsze. Szczególnie w takim ogniu walki to tak nie, nawet nie jest bardzo na rękę czasami. O, jeden strzał mu wystarczył. Musiał wcześniej oberwać już. Dobra, ziomki, czy to wszyscy? Prawdopodobnie to już są wszyscy. Zajrzę sobie tu na górę oczywiście. To ptak. Sorry, ptaszku, ale potrzebuję dużo expa. Dobra, wyczyszczone. Wyczyszczone. Co my tu mamy? Nic wielkiego. Jakieś leki może? Halo? Halo? Proszę, leki. To jest fajne. To mogę zamiast tych sobie wziąć. Okej, okay, narady nie potrzebuję. Potrzebuję apteczki sobie przerzucić na czwórkę, bo ja z czwórki się najczęściej leczę. Okejka. Widelce? No. A, łyżkę. Łyżki to chyba mam już. No, zawsze czegoś brakuje, a chciałbym kuchnię mieć, no. Kuchnia jest super. Chyba jeszcze nigdy nie miałem na żadnym sejfie, ale... Chciałbym mieć. Okej. To nie te karabiny. Bandit. Bandita to jest po prostu. Dobrze. Kolejny ptak przyleciał. Myślę, że już powinien mieć tyle expa, ile bym chciał. No. Prawdopodobnie. Będzie na chillu. Dobra, tak troszeczkę... A, bo ja unloada zapominam klikać jeszcze. Zawsze jest trochę amunicji dodatkowej. Jeszcze tu był jeden ziomek, prawda? Już go przeszukałem. Nie. Pa, 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 Artem. No fajnie, Artem, spoko ziomek jesteś. No i się przeciążyłem tą ostatnią amunicją. Ja też mi się pić chce. A jednak się nie przeciążyłem. Nie wiem, co to było. Nieważne. W każdym razie wychodzimy. Mam nadzieję, że zrobiłem 350 expa. Oj, znowu jestem przeciążony. Boniu, zdecyduj się, chłopie. A, bo jeszcze mi głód dopadł. Dobra, papa. Papa wam mówię. Czy będę miał 350 expa? Nie wiem, ale na pewno będę miał bardzo dużo pieniędzy z tych broni i 46 tysięcy. 450 expa. No i kozak, zrobione zadanie. Zadanie zrobione, tak się to robi właśnie. Tak, u kogo to było zadanie? Barman. Proszę. Siema, ziomek. Complete. O! Jej, akurat on miał te transportowy moduł. Storage kit. Bardzo mi się przyda, wiesz? Czy nie chcesz potrejdować ze mną coś tam, Teges? Pewnie, że chcesz. To. A to 3000. Jednak nie tak dużo, jak mi się wydawało. A to? O, też dobre. To, to? 7000. Nieźle. Muszę porozkręcać te bronie, to ci wtedy je sprzedam, wiesz? I tą też muszę rozkręcić. Dobrze. Ja w ogóle mam bardzo dużo różnych broni, które mi leżą. Tak po prostu mi gdzieś tam leżą. No. Dobra, pyk, pyk, pyk. Ja naprawdę chyba nie założyłem tamtego mazla. Autentycznie, z tego systemu. Remove i teraz mod weapons, mazl. Nie założyłem tu żadnego mazla. Nie ma tu żadnego i kupiłem go przecież. Nie no, jak ja to zrobiłem? Autentycznie nie nadążam, co ja zrobiłem. Czy ja go zdjąłem wtedy? Bardzo to było dziwne. Bardzo to było dziwne. Nie wiem, co się stało, pewnie mi napiszecie w komentarzach. Dobra, ale biorę tego w takim razie. Tego mazla sobie wezmę. Do ECM-a pasuje?
To CMA pasuje. Dobra, chcesz kupić ode mnie to i to i to w zamian? I to i jeszcze to? Okej. Okay. Jeszcze to? Dobra, i teraz... Nie, jedynka. I... Uwaga! To to. Mazel. Cyk. A, i mam 26 obrażeń. Nie, obrażeń. 26, tak, czyli to tylko jeden do obrażeń mi dało, serio? Tylko jeden do obrażeń? A recoil mi spada. Będzie mniejszy, tak? Chyba tak. Dobra, fajnie. Fajnie, myślałem, że mi da więcej to. Bo, jak się spatrzy na statystyki tego mazla, to on daje damage'a 6, a tu mi dodał tylko jeden. Czemu tylko jeden? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego mi dodał tylko jeden. Ale okej, okay, zawsze to jeden więcej. No, więc kozaczek. Kozaczunio. Naprawdę, kozaczunio. Dobra, widzowie kochani, ja to sobie wszystko porozkręcam. O, ten celownik chyba jest wypasowany, co? Porozkręcam sobie to wszystko i się skręcam, więc dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć. Pa, pa, pa.